Częstochowa 2016. Usłyszeć w Radiu Fiat, w Radiu Jasna Góra. Drodzy, kochani młodzi, nadzieję świata, mówi Jan Paweł II, nadzieję Kościoła. Kończąc, przypominam, że peregrynacja symboli światowych i młodzieży odbywa się pod hasłem dotknij miłosierdzia. Więc dotknij się krzyża. Przylgnij do Chrystusa i Jego Matki. I nie lękaj się. Nie lękaj się, drogi młody człowieku. Bądź mocny wiarą, nadzieją i miłością. Nie wstydź się Chrystusa, Kościoła, chrześcijaństwa. Nie lękaj się, bo Bóg cię kocha. Takim, jakim jest. Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan. Uwierz się. Efata, otwórz się na Bożą miłość. A zobaczysz, jakie wielkie rzeczy będą działy się w twoim sercu, w twoim życiu. Otwórz się. Nie lękaj się. Jest też przy tobie zawsze Matka Boża. Zobaczcie, Jan Paweł II nie wstydził się tego szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Wszystkim rozdawał różaniec. Przez cały swój pontyfikat powtarzał Totus tuus, Maryjo, cały twój nie zabić. Dlatego też postawił tą ikonę przy krzyżu światowych młodzieży. Pielgrzymuje ona od 2003 roku. Nazywana Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego, ale ocalenie każdego z nas. Nie lękaj się, bo zawsze jest z tobą Maryja. Jest z tobą Chrystus. Wiedział o tym wszystkim Jan Paweł II i dlatego chciał nam to wszystko przekazać. To swoje dziedzictwo. Dotknij miłosierdzia. I bądź świadkiem tego miłosierdzia, bo Chrystus dzisiaj nie ma innych dłoni jak Twoje. Innych nóg, oczu, ust, uszu jak Twoje. Ty masz iść i zmieniać oblicze ziemi, tej ziemi. Ale mówisz, proszę księdza, ja nie dam rady, jestem zbyt słaby. Sam nie wiesz. Ale z Jezusem i z Maryją wszystko jest możliwe. I ty w swoim życiu masz jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, obowiązków, od których nie możesz uciec, nie możesz zdezerterować. Niech Matka Boża, stojąca pod krzyżem, będzie dla nas wzorem, bo i na mnie nikt się nie zawiódł. A Maryja, jak kiedyś i dzisiaj, woła słowami Marii Konopnickiej. Nigdy ja Ciebie, ludu, nie rzuciłem. Nigdy mi się mego nie odjęła nic. Ja podawnęłem moc Twoja i siłę. Bogu Rodzice.